Co on planuje? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów. Oczywiście również nowych słuchaczy, którzy zaglądają tutaj i znaleźli mój kanał. Dziękuję, że tutaj zaglądacie, że jesteście. Cieszę się bardzo. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie do komentowania i do pisania, czy te wróżby rezonują. Zaznaczam, że są to wróżby kolektywne, czyli dla ogółu, dla grupy, dla Was, kochani, dla tych wszystkich, którzy tutaj zaglądają, oglądają, patrzą, pytają się właśnie kart. Dzisiaj wróżba miłosna. Co on planuje? Oczywiście, co on planuje w stosunku do Ciebie, osoba pytająca. On, ona to jest osoba Wasza ukochana. Co ta osoba Wasza ukochana planuje? Oczywiście, moi kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne również, które różnią się od kolektywnych, czyli od tych właśnie, co tutaj robię na kanale. Wróżby indywidualne polegają na wróżeniu z kart Tarota i Lenormanda, ale wtedy patrzę dokładnie na Wasze zdjęcia, analizuję Waszą datę urodzenia i oczywiście kieruję się tylko Waszymi konkretnymi pytaniami do kart i Waszą energią. Także zapraszam na wróżby indywidualne wszystkich potrzebujących. Cieszę się również, że dajecie lajki z tą łapką w górę. Proszę o więcej, by kanał się rozwijał, bym czuła Waszą obecność. Także zapraszam. Oczywiście wszystkich nowych, kochanych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a dostaniecie codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich nowych premierkach wróżb. Także zapraszam serdecznie. Kochani, dzisiaj mamy tutaj dwie grupy, jak widzicie. Dwie grupy kart energetycznych. Orakel energetyczny. Już pokazuję Wam, kochani, tą talię. Energy Oracle Cards. Właśnie dwie karty, dwie grupy z tego Energy Oracle Cards. I później jeszcze dopowiem kartami Lenormanda, czyli tą talią, dopowiem, rozwinę, co on planuje. Dobrze, więc zaczynajmy. Wybierzcie, kochani, jedną z tych grup. Pierwsza grupa, aniołek niebieski. I druga grupa, aniołek czerwony. To są aniołki malowane na kamieniach, normalnych, naturalnych kamieniach. Takie różne motywy aniołków, więc proszę, wybierzcie sobie aniołka, który Wam się bardziej podoba, lub numer 1 lub 2. I zaczynamy od grupy pierwszej. Co on planuje? Czyli aniołek niebieski. Angel of Love. Uwielbiam tą kartę, uwielbiam tego aniołka. Zobaczcie, co wylosowałam. Angel of Love, czyli anioł miłości. Co on planuje? Miłość. Piękny związek romantyczny, miłosny, frywolny, lekki, jak powiew motyla, oraz bardzo romantyczny, emocjonalny, uczuciowy. Angel of Love, czyli mówi ta karta również o tym, że anioły lub Wasz anioł stróż czuwa nad Waszą miłością. Czyli wszystko, co rozwija się między Wami, jest pod skrzydłami Waszego anioła. Niezależnie, kim ten anioł jest, czy jest to Wasz anioł stróż, czy jest to być może jakiś inny archanioł, który czuwa nad Waszą miłością. Wiecie, są również patroni, archanioły, którzy patronują miłości. Na przykład który anioł
jest odpowiedzialny za miłość, możecie sobie oczywiście wyszukać, tak? Wyszukać tych archaniołów w internecie. Natomiast na przykład Święty Walenty, tak? Święty Walenty jest też opatrznikiem miłości. Także, kochani, anioły czuwają nad waszą miłością. Zobaczmy teraz dalej, co on planuje. Mamy jego, zobaczcie, waszą osobę ukochaną. Zobaczcie, co mi wypadło. Czyli on, bezpośrednio on. Słuchajcie, bo myślelibyście, że ja to ustawiłam być może te karty, ale one mi wypadły. Aha, czyli jest twoja osoba ukochana niezdecydowana. Stoi na rozdrożu, nie wie, którą z tych dróg wybrać. Czy wybrać wielką, gorącą miłość z tobą, czy odejść, czy pójść w innym jakimś kierunku. Czyli tutaj widzimy, że twoja osoba ukochana w tej chwili myśli owszem o miłości, ale odwraca się od niej. Dlaczego? Odwraca się od miłości z tobą, ponieważ nie jest zdecydowana na ten moment, co dalej, co ma zrobić. Stoi pomiędzy dwoma drogami, pomiędzy wyborem, tak? I na razie dlatego odwraca się plecami, widzicie, od tej miłości z tobą. Czyli nie jest na pewno to łatwa sytuacja. Na pewno czujecie być może jakąś, nie wiem, blokadę waszej osoby ukochanej, oziębłość, dystans, odejście, nie wiem, izolację, ponieważ on, czy ta osoba ukochana myśli, jaką decyzję ma tutaj podjąć. Ale w kwestii miłości z tobą, czyli właśnie miłość tutaj jest tematem i to by się zgadzało Angel of Love, czyli Angel of Love mówi o miłości, o tym, że anioły czuwają, by się wszystko dobrze tutaj potoczyło. Także miejmy nadzieję, że anioły również czekają na lub pomagają, tak? Pomagają twojej osobie ukochanej się tutaj zdecydować na tą decyzję po twojej stronie i na tą decyzję o rozwoju miłości z tobą. Zobaczmy jeszcze być może kartę, kochani, Tarota, jako wskazówkę dla tej grupy, dobrze? Bo mnie też to już teraz zaciekawiło, ponieważ piękne, miłosne karty, ale niemniej jednak wasza osoba ukochana rozmyśla, myśli, analizuje, przemyśliwuje, zastanawia się, jest niepewna, niezdecydowana. Właśnie jeśli chodzi o tą miłość z tobą, wręcz czuje ta osoba miłość do ciebie, ale odwraca się i zastanawia. Ma ciężkość wyboru. Zobaczmy jeszcze kartę Tarota jako wskazówkę. Proszę o jedną kartę jako wskazówkę dla tej grupy. Magikan, czyli magik. Magik mówi oczywiście o tym, że no, to jest bardzo kreatywna osoba ukochana, o wielu talentach, o wielu pomysłach na życie, wielu kreatywnych pomysłach, dlatego nie może się zdecydować na jedną rzecz, ale jest to też troszeczkę taki manipulant, także uważajcie, manipulant i być może troszeczkę taki, no nie powiem oszust, ale taki spryciarz, który umie ciebie owinąć dookoła paluszka, więc trzeba uważać na tego kreatywnego, sprytnego, utalentowanego spryciarza, który ma wiele, wiele, wiele cudownych, kreatywnych pomysłów, ale trzeba uważać właśnie, by nie zostać tutaj zmanipulowanym przez niego, żeby zobaczyć rzeczywiście, jakie on ma zamiary, jakie on ma plany i czy jego słowa, które on do was wypowiada, czy za tym idą, za tymi słowami, czy idą również czyny. Dobrze? Więc zobaczcie tutaj bardzo jaskrawie jakby, czy to tylko jakieś takie, nie wiem, gadanie, czy też właśnie on ma jakieś konkretne z wami plany. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą.
Grupa druga to aniołek czerwony. Już oczyszczę karty i już zaczynamy, kochani, grupa druga. Grupa druga to... Oj, broken heart, złamane serce. Co on planuje? Tak jakby on miał, lub ty byś miała, lub razem byście mieli. Macie. Być może macie razem złamane serce. Jest jakiś żal i smutek. Być może chce on odejść. Być może jest jakiś między wami problem, kłótnia, kryzys, ciche dni, chęć zakończenia tego związku. Złamane serce jest tutaj tematem tego czytania dla grupy drugiej. Zobaczmy, co on planuje w związku z tym. W związku z jakimś dużym tutaj problemem być może u was w relacji. Kryzysem, nie wiem, no nie daj Boże zdradą. Nie daj Boże odejściem jego, czy tej osoby ukochanej właśnie. Proszę, co on planuje. Wow. Słuchajcie, jak mi się karty dzisiaj układają, to samo, zobaczcie, niezdecydowanie, nie wie co zrobić, nie wie którą opcję wybrać, być może są dwie kobiety, być może są dwa pomysły, być może są dwie różne drogi, którymi on chciałby pójść, ale wszystko między wami jest niejasne, jest problem, jest komplikacja, są jakieś, nie wiem, no nie daj Bóg, jakieś negatywne myśli, negatywne wibracje, nie daj Boże kłótnie, płacz. No na pewno jest między wami w tej chwili sytuacja nieklarowna, niewyjaśniona i to, co on planuje, to jest rozmowa. Ta rozmowa, no oby się ona nie przerodziła w kłótnię, ponieważ jest nerwowa, frustrująca, frustrujące sprawy, które macie tutaj omówić. On planuje na pewno rozmowę, wyjaśnienie tych właśnie tutaj zagmatwanych, nieklarownych spraw. Chciałby on i planuje właśnie to, żeby te chmury, te problemy, ta zła energia, te negatywne myśli, by one przeszły i by się przejaśniło u was, czyli wyklarowało coś, co stoi u was teraz bardzo, bardzo negatywnie. Także rozmowa będzie bardzo ważna, tylko uwaga, tutaj mamy do czynienia z jakimś fałszem, być może zdradą, dlatego też złamane serce, pasuje wszystko, zobaczcie jak się układają karty, zdradą z kimś podstępnym, wyrachowanym, kłamliwym, oszustwem, chodzi o jakieś oszustwo, być może któryś z was tutaj oszukał w relacji, nie powiem teraz czy to on był, czy to ty, ponieważ każda historia wasza jest inna, natomiast na pewno mamy do czynienia w waszej relacji z jakąś, nie wiem, czy zdradą, czy kłamstwem, oszustwem, czy ucierkaniem, wymigywaniem się przed rozmowami, przed wyjaśnieniem tej sytuacji. Być może mamy właśnie tutaj kogoś też, kto żeruje na drugim, tak? Chce go wykorzystać tylko, ma tutaj pewien taki spryt wyrafinowany, gdzie chce żerować na innym, tak? Na innych właśnie. Dlatego no, list jest podstępny, ma pomysły takie sprytne, ale niestety jest egoistyczny, tak? Chce wszystko dla siebie, chce ukraść, wszystko mieć, korzystać dla siebie, więc uważajcie, żeby nie zostać tutaj w tym związku wykorzystanym. Natomiast to, co on planuje, to jest tutaj być może też wyjaśnienie jakiegoś fałszu, jakiejś zdrady, jakichś kłamstewek, jakiś intryk, jakiś na przykład aspektu nieufności w waszej relacji. Dlaczego jest tu taka duża nieufność, brak zaufania, brak, nie wiem, brak tutaj uczciwości właściwie w tej relacji. Być może to musicie właśnie tutaj wyjaśnić. To są plany, by te wszystkie złe energie
związane z fałszem, z nieuczciwością, zdradą, kłamstwem, by to wszystko się przejaśniło, by to odeszło. On jakby nie może się na razie zdecydować, ma złamane serce, jest konflikt, jest kryzys, jest no ból jakiś, ból serca, rozdarcie serca, nie może się zdecydować właśnie na ten krok, ale na pewno jest potrzeba tutaj rozmowy. Z tym, że uważajcie, by ta rozmowa tak nerwowa, tutaj jest wyczuwalne, nie przerodziła się w awanturę. Także no, zupełnie dwie różne grupy, kochani. Pierwsza grupa piękna z tym aniołem miłości, druga grupa bardzo cierpiąca, bolesna. Napiszcie mi w komentarzach, która grupa rzeczywiście z Wami rezonowała. Czy ta grupa, którą wybraliście, rezonowała właśnie z Wami? Napiszcie mi, jestem bardzo ciekawa i to mnie inspiruje. Także czekam na Wasze komentarze, kochani. I na pewno czytam wszystkie komentarze codziennie. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam miłego czasu i do usłyszenia już wkrótce.